Nie, no dobra, to dawaj, weźmy Krzysztofa Kołodziarza, poglądajmy. Ciekawie mnie, co odpowie, stary. Ja też nie mam na to zgody. Pragnę odnieść się do sytuacji, która ma miejsce wokół mnie w internecie od kilku tygodni. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. Jesteśmy w terapii. Dobra, zobaczmy jeszcze raz z tą terapią. Pragnę odnieść się do sytuacji, która ma miejsce wokół mnie w internecie od kilku tygodni. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. Komunikat jestem w terapii oznacza: wiem, że mam problem i robię coś z tym. Jestem na tej ścieżce zdrowienia, przemiany. Czasami na tej ścieżce pewne rzeczy klikają w jeden dzień, nagle pewne rzeczy zajmują lata. Ja od kilku lat chętnie dzielę się wnioskami z różnych przemian i etapów tej drogi w swojej twórczości i mam, czy miałem taki cel, żeby pokazać w ogóle tę ścieżkę w miarę kompletny i ciekawy sposób. Oczywiście z zachowaniem granic swojej własnej prywatności. Często mówiłem o swojej walce z cieniem, o tym, że z czegoś wychodzę, nie nazywając tego wszystkiego po imieniu, zachowując swoje granice. Moja prywatność i moje granice zostały przez ostatnie tygodnie naruszone, a moje życie prywatne zostało wykorzystane przeciwko mnie. I tak jak najbardziej popieram, żeby ofiary przemocy zawsze mogły powiedzieć, że są ofiarami przemocy. Tak w tej sytuacji muszę się odnieść do kilku elementów. Chcę zaznaczyć, że że jestem w sytuacji, w jakiej jestem, bardzo niechętnie pokazuję jakiekolwiek screeny prywatnych rozmów z kimkolwiek. I sprowadzę to do absolutnego minimum, ponieważ cały czas uważam, że jakiekolwiek ujawnianie prywatnych rozmów jest naruszaniem granic, a ujawnianie prywatnych rozmów z komentarzem w celu osiągnięcia pewnego celu jest bardzo kwestionowalne etycznie. Pierwszą rzeczą, do której chcę się odnieść, jest oświadczenie oraz screeny Hani Koczewskiej. Chciałam podzielić... Co to kurwa z Hania Koczewska? ...się obrzydliwymi wiadomościami, które od niego dostawałam przez ostatnie lata. Zaznaczę, że Krzyśka widziałam 3 razy w życiu i nie łączyła nas relacja romantyczna ani żadnego innego typu. W tamtym czasie dopuścił się on zachowań, które były przekroczeniem moich granic i nie przestawał mnie nękać. Na następnym slajdzie załączam kilka z wielu wiadomości, które od niego otrzymywałam, z nadzieją, że dzięki mojej platformie informacje dotrą do kolejnych osób. Nie ma zgody na takie zachowanie, jebać wszystkich... Nie ta z dużymi oczami, to Daria była. ...ich przemocowych gości. Hania Koczewska skłamała co do natury naszej relacji. My nie widzieliśmy się wiele razy, ale utrzymywaliśmy pewną relację przez około 1,5 roku, a prawie wszystkie wycinki screenów, bo nie są to screeny, dotyczą jednej rozmowy, w której ona uczestniczyła. I oczywiście wycięła swoje odpowiedzi na to, co pisałem. Nie będę ujawniał ani natury naszej relacji, ani naszych prywatnych rozmów. To jest zapis naszych rozmów z tamtego okresu, jak widzicie. Jest tego niemało. I są to rozmowy wzajemne. No. No. Nigdy nie pisałbym takich rzeczy do osoby, której nie znam. Tak jak mówię, duża część tego screena to jest jedna rozmowa, do której zostałem w pewien sposób sprowokowany, żeby pisać w tym tonie takie rzeczy. Screen z wiadomości, który został opublikowany przez Hanię, w oczywisty sposób jest kolażem. Są to powycinane pojedyncze wiadomości, pozbawione jakiegokolwiek kontekstu. I przytoczę jedną rozmowę, żeby coś zilustrować. LOL, zaprosili mnie do Wojewódzkiego. Świat się zesrał. XD. Kiedy? A. Ostro. Strach to trochę iść. Oni tam umieją robić debili z ludzi. E, tam jesteś top Polakiem. Więc nawet jeśli, to wszyscy ci wybaczają. Ha, ha, ha. Będzie dobrze. Top Polak. Nagrody marki Sokołów. Do wygrania 5000 zł i roczny zapas kabanosów. Muszę usuwać swoje narkopancze, ech. Lepiej zapamiętuj, bo ancenduję. Muszę dbać o reputację top Polaka. Okay. Końcówka tej rozmowy została wklejona na screena do swojej byłej dziewczyny, z którą właśnie wtedy się rozstawaliśmy, zrywaliśmy. Ona zrywała ze mną. To nie była głosówka. To było nagranie dokonane z ukrycia, bez powiadomienia mnie. Okay. Ona przyszła do mojego mieszkania z zamiarem wzięcia swoich rzeczy, nagrywając mnie. Ja byłem wtedy chyba w najniższym punkcie swojego życia, to znaczy w totalnej histerii, załamaniu, w
stanie kompletnej bezbronności. I zostałem w tej sytuacji nagrany. Pojawia się tutaj zarzut, że straszyłem samobójstwem. Natychmiast, po powiedzeniu tego zdania, natychmiast usłyszałem, co powiedziałem i natychmiast powiedziałem: przepraszam, że to powiedziałem, odwołuję to. I ta osoba o tym wie. Powtórzę więc, że w momencie rozstawania się, końca związku, osoba, którą w tamtym momencie bardzo kochałem, nagrała mnie z ukrycia, nie powiadamiając mnie o tym, a półtorej roku później przycięła to nagranie do jednego zdania, które jest dla mnie niekorzystne, i opublikowała to w internecie. Okej, pojebane. Ta sama osoba związana jest również z sytuacją zdjęcia na lotnisku. Zdjęcie na lotnisku, wiele osób komentując, wychwyciło, że to jest zbyt absurdalne, żeby to było na serio. Jest to ewidentny żart wynikający z jakiegoś naszego wspólnego języka, o którym ona wiedziała, sama mnie do niego namawiała. I oczywiście nie stałem z tą kartką na lotnisku, nie stałem z tą kartką na lotnisku tak, żeby ktokolwiek ją widział, tylko po prostu zrobiliśmy takie zdjęcie, przywitaliśmy się, pocałowaliśmy się i spędziliśmy dzień w Polsce. Było to w momencie, w którym w mojej ocenie nasz związek był w bardzo dobrym miejscu i ta sytuacja na lotnisku odbyła się w 100% zaufaniu moim do tej osoby. Związek jest takim niepisanym kontraktem, bezpieczną przestrzenią, w której... Wiecie, co mnie najbardziej jakby szokuje w tych wszystkich jakby od tych zlewaczałych spin? Że oni używają takiej nomenklatury, kurwa, która dla każdego normalnego człowieka jest dziwna. Jestem w terapii. Związek to bezpieczna przystań. Zrobiłem to w zaufaniu publicznie. Jakieś tam... To trzeba bardzo jakby prosto... Bo jakby ja jestem w stanie mu nawet przybić, bo jeśli on to co on mówi, jest dobrą odpowiedzią na to, co ta dziewczyna powiedziała. Prawdą nadrzędną jest to, że jak piszesz z kimś długo, a jak jeszcze piszesz z nim o jakichś takich związkowych tematach i tak dalej, to zrobić 15 screenów, gdzie robisz z kogoś totalnego oszołoma czy idiotę, nie jest ciężko. No wejdź sobie na przykład na, nie wiem, na jakąś rozmowę albo nawet ze swoim znajomym, co te głupoty piszecie. No i zostaw Wardęga, tylko 5 wiadomości wyrwanych z kontekstu. Będzie to bardzo dziwnie wyglądać. Więc to są takie ofiary losu ci ludzie. To już nie chodzi o to, czy on jest głupi, czy nie głupi, kurwa. To są ofiary losu. Mi ciężko, kurwa, nawet wytłumaczyć, jak tacy ludzie się rodzą. Co jest, kurwa, z wami, nie halo? Ja pierdolę. Obie strony ufają sobie i robią rzeczy, które w oczywisty sposób, wyciągnięte na światło dzienne lata później, są w stanie stawić tę drugą osobę w negatywnym świetle. Szczególnie, jeśli ta druga osoba jest osobą publiczną. To powiedz mi, jak sobie wyobrażasz nasze przywitanie na lotnisku? Ja z tabliczką. Podoba mi się w chuj. A ja? Wyobraź sobie, że stoję z tą tabliczką. Przybędę patusiarskim krokiem i obciągnę ci. Nie zrobisz tego. No raczej nie. Bożeś ciota. Ech, kurwa. Gdzie jest Ewil Gonciarz, którego potrzebuję? Okej. Okay. Okej. Okay. Kiedy publikujemy w internecie czyjąś prywatność, to dajemy sobie prawo do bardzo dużej kontroli nad jej życiem. Okej. Kiedy robimy to w sposób, który wyjmuje wiadomości z kontekstu, przycina screeny, kiedy stosujemy nagrania audio wykonane z ukrycia i kiedy wykorzystujemy wspólne żarty do czyjejś kompromitacji, to czy nasze intencje są naprawdę czyste? Relacje rządzą się pewnymi zasadami. W relacjach popełnia się błędy. Ludzie często krzywdzą się nawzajem.
ludzie nie biorą odpowiedzialności za siebie. A te sytuacje są o braniu odpowiedzialności. O tym, żebym ja wziął odpowiedzialność za swoją część, a te osoby za swoją. Moje życie zostało niemal całkowicie zniszczone w tej sytuacji. Gdyby nie wsparcie rodziny, przyjaciół i wielu osób, które czuły, że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić... Krzysztofie, taki problem jest związany z tamtą sytuacją, że ty publikując to, co upublikowałeś dzisiaj, jakbyś to opublikował 2 tygodnie temu, to w dużej mierze, ja też nie wiem jeszcze, co ta kobieta mu odpowiedziała, ale powiedzmy, że na ten moment ma rację, nie? Jakby, dobra, chuj, niech ma rację. Byś troszkę to wyhamował, a wręcz nawet myślę, że jeśli nic dalej jakby się nie wydarzyło w tej odpowiedzi tej dziewczyny, to by się, kurwa, karta odwróciła. Z tym, że ty przeprosiłeś i tyle. Więc ludzie mówią, okej, to skoro przeprosił, nie podważył niczego, co ta dziewczyna mówiła, to... No to tak było, Gonciarz jest skrzelem. No i teraz po 10 dniach, czy po 2 tygodniach, już nawet nie pamiętam, kiedy to było, a tak intensywny jest ostatni okres, że mam wrażenie, tak mi się to wszystko dłuży, że mam wrażenie, że 3 miesiące minęły. No nie masz już za bardzo czego szukać, bo już sam fakt, nie? 80 klokawiusów, a podejrzewam, że... Bo już ludzie są zmęczeni tą aferą. Już każdy sobie wyrobił opinię, już się tak mocno tym nie ekscytują. A jakbyś wypuścił tego typu treść na samym początku od razu, w odpowiedzi, to dużo więcej osób, jakby dużo mniejsza dysproporcja by była pomiędzy tym, że ona wrzuciła film i go zobaczyło, nie wiem, kurwa, 1 000 000 osób, ty wrzucasz teraz odpowiedź, zobaczy go 100 tysięcy, czyli nadal 900 tysięcy osób jest poinformowane i zostaje tylko z pierwotną informacją. Rozumiecie, o co chodzi? Co sejesz? Jeśli ona wrzuciła film i by zrobił 1 000 000 wyświetleń, ty byś jej od razu odpowiedział, jaki jeszcze hype na to był, i z tego 1 000 000 wyświetleń by zobaczyło to, nie wiem, 800 tysięcy osób, jesteś trochę stratny, ale teraz jesteś, kurwę, stratny. Timingowo najgorzej na świecie on to zrobił. Ja to mówiłem zawsze, ja nie rozumiałem nigdy hype'u na Gonciarza. Do mnie nie przemawiały jego, kurwa, takie te treści. I przede wszystkim jego publika, która za każdym razem przejawiała wyższość moralną nad innymi. Krzysztof Gonciarz, Taco, Hemingway. I nie wiem, co jeszcze. Jeszcze kogoś bym tutaj dodał, ale wypadł mi z głowy. To ich publika jest taka. Nie no, polski rap to badziewie, nie słucham, w chuj. Ale Taco tak. I analogicznie na YouTubie było. Polscy YouTuberzy to syf, co ty? Śmiecie zwykłe. Tylko zagranica. No i wiadomo, że Krzysztof Gonciarz, ale Krzysztof Gonciarz jest taki bardziej międzynarodowy. No więc jakby ja dużo niechęć do niego miałem, bo nie uważałem, żeby jego materiały były jakieś... Wiesz, jakby to Spielberg kręcił. One owszem, miały zajebiste kadry. Jako pierwszy chyba na polskim YouTubie wprowadził dron i taki fajny montaż 4K. Kadry i ogólnie ustawienia tych filmów. Jeśli chodzi o jakość obrazu, owszem, Żyleta 10 na 10. Wyprzedził trochę czasy. Jeśli chodzi o merytorykę, która była w tych filmach, na przykład o tych słynnych vlogach z Japonii, to ja może też mam na to takie spojrzenie, bo mnie totalnie nie fascynuje, zero fascynacji, nie fascynuje mnie kultura Japonii. Totalnie nic. Jak ja, kurwa, patrzę, że ktoś się jara to kulturą po prostu. Już nie będę tu wchodził w szczegóły, bo tam jest, kurwa, takim dziwnym geekiem podchodzącym pod z boka. Kurwa, dziwnie to wygląda, nie? Dobra, zobaczmy to do końca. No ja mu trochę współczuję, bo jeśli jest tak jak ma powiedziane, to już ma pograne, bo ja to mówię zawsze. Jeśli kobieta cię o coś oskarży, masz przejebane. I nie da się mieć bardziej przejebane, chyba że ktoś cię oskarży o to, że skrzywdziłeś jakieś dziecko. Nikt nie będzie pytał mężczyzny w obecnych czasach, czy to jest prawda, czy został pomówiony, czy nie. Aktywistki, aktywiszcze, feministki, zrobię już resztę, żeby taki
taki mężczyzna upadł na samo dno. A z drugiej strony mężczyźni to też kurwa bardzo często, nie? Pod znakiem zapytania? Nie wiem, co by ze mną było. Timing tej sytuacji również był taki, że mimochodem wrzucono mnie... Wiele osób wrzuciło mnie do jednego wora z aferą pedofilską. Niektórym mediom pomyliły się afery, tak jak widoczny tutaj screen. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie dla wszystkich przestrogą. Kiedy linczujemy i kamienujemy ludzi publicznie, żeby zastanowić się, jakie są na nich dowody. Skąd one pochodzą? Jak zostały zdobyte? Tak, to jest ogólnie prawda. Gonciarz ma tutaj rację. Ja go nie lubię, tak jak mówiłem. Znaczy nie lubię jego kontentu, ja go nie znam. Dla mnie zawsze trochę dziwne. Ale tak, on już jest przegrany, kurwa. On nawet jakby teraz rzucił filmik, że go ta dziewczyna siła, kurwa, nogą od stołu. Przejebane. Toksyczny związek dwóch czpunów. Ale nie można tego powiedzieć. Nie można tego powiedzieć. Ona była biedna i wykorzystana. No. Jak już nawet z czpuna i kurwy można zrobić osobę wykorzystaną, to mnie to kurwa dziwi. No. Jak mogły zostać pozmieniane, poprzecinane, zmanipulowane? A jeśli wystosowujemy wobec kogoś oskarżenia i osądzamy tę osobę bez procesu, to zmuszamy ją w pewien sposób do kontynuowania tej spirali i wyciągania kolejnych. Sam głosowałeś na lewicę, nie narzekaj? Ty jesteś chory na głowę? A poza tym uwaga, ja mógłbym na prawdziwą lewicę zagłosować, na prawdziwą lewicę. Komuchy, kurwa, nie komuchy, kurwa, Leszek Miller, kurwa, Aleksander Kwaśniewski, mógłbym na tych ludzi zagłosować. Na tych wykrętów, co teraz? Nie. A to trzeba, kurwa, rozróżniać. Kolejnych wiadomości prywatnych, tym razem odbijając to na inne osoby i wciągając kolejnych ludzi w totalny mrok. No. Ja nie mam na coś takiego. Ja zagłosowałem na sympatycznego Grzegorza Schetyny i na Michała Jarosa, bo dobrze mu z oczu patrzyło na plakacie. I dostał się do Sejmu. Michael. Jeśli jesteś ofiarą przemocy, zgłoś się po profesjonalną pomoc. Zajebiście, kurwa. O, wy mnie, kurwa, molestujecie tymi filmikami waszymi wszystkimi.